A więc oficjalnie. Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Jerzy Jarniewicz, który przybywa do nas z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego jako anglista, jako literaturoznawca, znawca przede wszystkim poezji współczesnej brytyjskiej i irlandzkiej, ale nie tylko, pisał przecież także o literaturze amerykańskiej i o kontrkulturze. W Poznaniu pan profesor jest bardzo czytany i na pewno nie muszę państwu, polonistom, przedstawiać go jako poety, ważnego polskiego poety, jako ważnego polskiego tłumacza nie tylko poezji, bo choćby ostatnio przecież pisma estetyczne Joyce'a, a wcześniej i Hotel Fina i Portret artysty z czasów młodości. Na polonistyce znają państwo pana profesora Jarniewicza jako poetę. U nas na specjalności przekładowej Instytutu Filologii Polskiej UAM czytamy Jerzego Jarniewicza przede wszystkim jako przekładoznawcę. Są z nami na naszych kursowych zajęciach jego dwie ostatnie książki, Gościnność słowa, szkice o przekładzie literackim i tłumacz między innymi. Niewątpliwie o te książki i te teksty będę chciała naszego dzisiejszego gościa zapytać. Liczę, że i państwo będą mieli ochotę się do tej rozmowy włączyć. Zasadniczym tematem, zasadniczym pretekstem do naszej rozmowy z profesorem Jarniewiczem dzisiejszej jest 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego w przekładzie Jerzego Jarniewicza. Ciśnie mi się na usta pierwsze pytanie, które wiąże się z translatologicznymi pomysłami, konceptami, postulatami wydobywania tłumaczy na okładki książek. Bo też z tą edytorską stroną takiego ustawienia tytułu miałam konkretny kłopot. Przygotowywałam bowiem dla państwa, studentek i studentów specjalności przekładowej, wiersz znajdujący się w tej antologii w przekładzie naszego gościa. Ale wiersz, który jest z nim faktycznie ponad 40 lat od jego translatorskiego debiutu. Były to mianowicie Days Filipa Larkina. Przygotowując dla państwa przekład Jerzego Jarniewicza, który w stosownym momencie pokażemy, bo też mamy i 22 przekłady studenckie tegoż zadanego przez pana profesora nam dzisiaj wiersza. Przygotowując wersję, no właśnie, dającą się, się państwu pokazać, musiałam umieścić imię i nazwisko autora na mojej kartce ćwiczeniowej z trzema przekładami. A konwencja tej książki jest taka, że jest to antologia autorska, bardzo autorska. Autorzy zaś poszczególnych wierszy są inaczej niż przywykliśmy, wymienieni nie nad tekstem, a pod tekstem i nawet powiedziałabym znacząco mniejszymi literami niż sam tekst utworu. W związku z czym, żeby to państwu przywołać, na mojej ćwiczeniowej kartce napisałam Jerzy Jarniewicz Days, a Filip Larkin znalazł się dopiero pod tekstem i mniejszymi literami. Nie wiem, czy w tym momencie tego konceptu przesadnie nie przejaskrawiłam. Ostatecznie książka, jeszcze raz pokazuję, a w plikach naszego kanału
sztuka przekładu jest ta okładka i jest też wiersz Days Larkina. Ostatecznie na okładce nie czytają Państwo Jerzy Jarniewicz 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, tylko w przekładzie Jerzego Jarniewicza. Nie wiem więc, czy Jerzy Jarniewicz dni, nie wiem, czy nie przesadziła. To chyba jeszcze ciągle nie jest pytanie, panie profesorze. Mam nadzieję, że pierwsze pytanie zada zgrabnie współgospodyni naszego dzisiejszego spotkania, Aleksandra Wieczorkiewicz. Droga Olu. Dobrze, to ja zadam w takim razie pytanie. Ostatnio zauważyłam, że właśnie ukazała się Pańska nowa książka poetycka z takim ładnym labradorem na okładce Mondokane, prawda? I kiedy podczytywałam sobie te wiersze ze 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, zastanawiałam się nad tym, a jeszcze podczytywałam oczywiście odsłuchiwanie Larkina i gdzieś jakieś takie larkinowskie teksty pańskie. Około larkinowskie. I zastanawiałam się, jak to jest, czy tłumaczenie napędza poezję, pisanie własnej poezji, czy może odwrotnie, czy ją czasem hamuje, dlatego że kiedyś usłyszałam takie zdanie, nie pamiętam kto to powiedział, to było na warsztatach studenckich w Krakowie bardzo dawno temu, chyba z 10 lat temu, że właściwie tłumacz to taki troszkę nieudany poeta, bo tłumaczy poezję, jeśli tłumaczy poezję, to sam nie potrafi, albo żeby tłumaczyć poezję właśnie trzeba być poetą, były takie dyskusje. No ja jakoś to tak zapamiętałam i dzisiaj bardzo mnie to frapuje, jak to jest z tym połączeniem własnego pisania i tłumaczenia innych poetów, czy właśnie to pomaga, czy to utrudnia i czy słyszy pan głosy, czy jakoś bardzo zapadają w pamięci te melodie, te utwory, te dykcje poetyckie autorów, których pan, poetów i poetek, których pan wybiera. Tak gdzieś było z Larkinem, prawda? On czytał Yeatsa, potem od Yeatsa się odżegnał, potem do Yeatsa jednak się powracało w jego czytaniu i gdzieś się tam mu tego Yeatsa wysłyszało, więc jest to takie dosyć pewnie rozpełzłe pytanie, ale może jednak, gdyby pan profesor spróbował od tego, o połączenie własnej dykcji poetyckiej i dykcji poetyckiej poetów, których się tłumaczy, których się samemu wybiera. Mhm. Dziękuję. To chciałbym się przywitać. Dzień dobry. Nie jestem pierwszy raz w Poznaniu, nie jestem pierwszy raz gościem pani profesor Ewy Rajewskiej, ale po raz pierwszy rozmawiamy w taki dziwny, dziwaczny, nieludzki sposób, jakim jest rozmowa online. Także czuję się troszeczkę debiutantem. Proszę mi wybaczyć, jeśli głos będzie mi drżał, a słowa gdzieś zaczną ginąć, tak? Tak bywa przy debiutach. Dziękuję za pytanie pani Aleksandry. Bardzo zasadnicze pytanie i za chwilę je, sądzę, rozwinę. Ale też nie wiem, czy te pytania pani profesor Rajewskiej rzeczywiście nie były pytaniami, bo one chyba były pytaniami. Jeszcze dzisiaj. Proszę? Liczę, że wyjęzyczę je precyzyjnie jeszcze dzisiaj. Aha, czyli zostawicie na razie, tak? Bo Robi pan, panie profesorze, nasz gościu, tak naprawdę cokolwiek pan zechce. A my cieszymy się bardzo, że pan z nami jest. Pytań mamy mnóstwo. Liczymy, że publiczność też. Otwieramy rozmowę o 100 wierszach, które są bardzo bardzo autorską antologią, z którymi pan profesor już naprawdę długo, poetycko i translatorsko był. Ola pisze o tę zależność, pyta o tę zależność, poezja własna, poezja tłumaczona, a ja wkrótce dołączę, a jeśli jest to moment, żeby rozmawiać o widoczności tłumacza, to oczywiście, że też. Tak. Proszę z tę nitkę, z którą najwygodniej. No to poplątane to wszystko jest teraz do imentu. Okej. Ale pierwsze pytanie tak naprawdę było pytaniem edytorskim i nie wiem, być może też to
Państwa interesuje, że te książki, które Państwo dostają, są efektem działań nie tylko samego tłumacza, prawda, ale całego zespołu ludzi. Jeżeli w taką antologię redaguje ktoś jeszcze, to są dwa nazwiska, Joanny Miller i kolejność wierszy Artura Bursztyn, prawda, to mamy tutaj współredaktorów książki, którzy na tę ostateczny jej kształt mieli wpływ bardzo, bardzo znaczący. Chociażby przez to, że ona się ukazała jako druga w serii. Pierwsza książka w tej serii w dokładnie takim samym układzie graficznym zbierała wiersze poetów polskich. Tak? To były wiersz polski średniej długości, chyba tak to się nazywało. I ponieważ ona się ukazała wcześniej niż moja antologia, wyznaczyła jakiś wzór, prawda, dla książek w tej serii. Pomysł tamtej antologii był taki, że mamy 100 wierszy poetów, współczesnych poetów polskich, zupełnie niepodpisanych. Tutaj pani profesor miała jednak tę dogodę, że autorzy wierszy są rzeczywiście małą czcionką, tak? Natomiast w tamtej antologii wiersze nie były podpisane, nie były ułożone alfabetycznie, tak? Nie były zgrupowane, nie wiem, chronologicznie. Przyjemność czytania tamtej antologii miała polegać na tym, na takim założeniu, że wiersz jest wierszem także poza kontekstem, który tego wiersza, który znamy, tak? Że nie musimy wiedzieć, kim jest poeta bądź poetka, kim jest autorka wiersza, kiedy ten wiersz powstał, w jakim tomiku się ukazał, tak? Tylko czytamy teksty i te teksty sprawiają nam przyjemność. Kiedy pracowaliśmy nad tą moją antologią, pomysł też był taki sam. Redaktora z serii, że dajemy tylko same teksty bez podpisów. I tutaj się sprzeciwiłem. Tutaj tłumacz występuje w roli między innymi współredaktora antologii, a także współredaktora serii, bo założyłem, nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, to wszystko jest oczywiście do negocjacji, że o ile można zakładać, że czytelnik antologii współczesnych wierszy polskich, polski czytelnik, rozpozna dykcje poetyckie Marty Podgórnik, Andrzeja Sosnowskiego, Darka Foxa, Piotra Zomera, tak? Tak, nie mogę zakładać, że czytelnik polski dostający 40 nazwisk literatury, poezji angielskiej, irlandzkiej, kanadyjskiej, amerykańskiej i to jeszcze wybranej bardzo kapryśnie, bo z bardzo wielu lat, to nie jest najnowsza poezja, a przy czym, jak mówię, geograficznie, kulturowo rozrzucona, że te wiersze dadzą się poznać, bo one, większość z nich po raz pierwszy wchodzi do polszczyzny albo wchodziła do polszczyzny poprzez moje przekłady. Więc wydawało mi się, że tutaj od tego autorstwa odstąpić nie mogę, jakkolwiek cenię ten pomysł anonimowych tekstów, które ukazały się w tamtej antologii. Stąd też po długich i wyczerpujących negocjacjach doszliśmy do zgody, że będą podpisy autorów, ale pod wierszami. Wydaje mi się, że to jest takie wypośrodkowane rozwiązanie, które powinno być chyba do zaakceptowania. Ale gdybyście Państwo chcieli porozmawiać o takich rzeczach edytorskich, to bardzo proszę, bo to rzeczywiście jest temat, o którym być może wiemy, ale którego sobie do końca nie uświadamiamy, prawda? Nie uwzględniamy go przy recenzjach na przykład przekładów, tak? Jak wielka może być redakcja, jak wielka może być ingerencja redaktorów przekładów, to jaki przekład ostatecznie dostajemy. Kiedyś mi się tak zdarzyło, że opisałem krytycznie przekład pewnej znanej prozy, pewnego znanego autora, znanego przede wszystkim pani Aleksandrze. To była powieść znana, filmowana, adaptowana na ekran. I ten przekład był niedobry, tak? I napisałem o tym w recenzji i dostałem od autora długi list wyjaśniający, jak daleko posunięte były ingerencje wydawcy i redaktora. Wydawca, redaktor, tutaj nie chcę dzielić, bo nie znam szczegółów aż tak bardzo. Oni mieli jakieś wyobrażenie o tym, jak powinna wyglądać ta powieść, na podstawie której powstał oscarowy film. Tak? I
to, że powieść jest nieco bardziej skomplikowana, nieco bardziej wymagająca wysiłku lekturowego niż film, jakby no nie było uwzględnione w tych planach wydawniczych. Okej. A to niesłychanie ciekawe, wetnę się bezczelnie, ponieważ fragmenty tego właśnie przekładu są przez ciebie omówione w twoim kanonicznym tekście o stereotypie poetyckości. Rozmawialiśmy o nim ze studentami nie dalej niż w zeszły piątek, w związku z czym myślę, że wszyscy dokładnie wiemy o której powieści i o jakim tłumaczu jednak mówisz. Ten kontekst jest bardzo, bardzo ciekawy, redakcyjny. Taki interwencyjny. Bardzo, bardzo, bardzo wiele naświetla. Czy myślisz może o wydaniu jakiegoś jeszcze aneksu w takim razie do tego artykułu? Bo to jest niesłychanie ciekawa historia. Czy może to już gdzieś jest, a ja przeoczyłam, nie daj Boże? Ja się z Państwem dzielę tajemnicą absolutną, sekretem. To jest, tylko opowiadam Państwu dlatego, że jesteśmy no w takim gronie branżowym i przyjacielskim, jak sądzę. To jest ciekawa kwestia, tylko żeby ją podrążyć, to musiałbym wiedzieć coś więcej niż to, co mi przekazał tłumacz, prawda? A rozmawiam oczywiście o angielskim pacjencie Ondacza, tak? W przekładzie Wacława Sadkowskiego. Ale to jest coś charakterystycznego dla naszego życia literackiego czy wydawniczego, w sensie ogólniejszym. Na przykład no, w dużym stopniu, bardzo dużym, dużo większym stopniu niż takie ingerencje w sam tekst z przekładu, w dużo większym stopniu to wydawca decyduje o tytule. Tak? Tutaj bardzo często tytuł już jest przy zakupie praw autorskich, tak? I tłumacz tutaj niewiele ma do powiedzenia, bo wydawca tak to sobie opatrzył. Tytuł już jest jakby elementem gry marketingowej, prawda? Czy planu marketingowego, a nie elementem artystycznej wizji, tak? Czy artystycznych założeń tłumacza. Ale no, to jest temat jak najbardziej do podrążenia, jeżeli tylko będziemy mogli dotrzeć do dokumentów, do wypowiedzi innych tłumaczy, redaktorów, wydawców. To sądzę, że nie po to, żeby kogoś tam strofować, prawda, albo wskazywać palcem i powiedzieć B redaktorze albo B wydawcy, wydawco, to też, ale przede wszystkim, żebyśmy mieli świadomość, czyj tekst dostajemy, tak? A, to tak zupełnie na marginesie. Sezon nagród, prawda, literacki. No i ukazują się różne mniej lub bardziej fantastyczne książki poetyckie. Jak tak przyjrzeć, albo jeszcze bardziej jak tak się posłuchać, przysłuchać temu, co mówią sami twórcy albo ludzie około twórców, to się okazuje, że są takie dzieła, które powstają naprawdę kolektywnie, w ramach dyskusji warsztatowych, tak? W bardzo takiej pobudzonej korespondencji na przykład między starszym a młodszym poetą, tak? Do tego stopnia, że jakby na tych książkach, które się okazują, te inne głosy może nawet są bardziej słyszalne niż głos autora. Okej, okay, dobrze. To wrócę do tego pytania o, nie wiem jak to nazwać, o współistnienie, tak, tych dwóch różnych typów działalności literackiej, czyli tłumaczenia i pisania własnych wierszy. A jeżeli ktoś powiedział, że tłumacz to nieudany poeta, no to się dziwię. Ja bym powiedział, że poeta często bywa nieudanym tłumaczem, że poeta został poetą, bo zabrakło mu kwalifikacji, tak? Kompetencji językowych. Co to jest w ogóle za postawienie sprawy, że tłumacz naprawdę jest kimś mniej ambitnym, mniej kompetentnym, mniej twórczym niż poeta? Nie ma na to mojej zgody, tak? To są dwa rodzaje działalności twórczej, tak? Dwa rodzaje działalności literackiej. Przekład, pisanie wierszy, a także powiedziałbym uprawianie krytyki.
I tak jak przekład może być kiepski, tak wiersze mogą być kiepskie i krytyka może być kiepska, prawda? To wszystko są określenia. Ja bym bardzo apelował o to, żebyśmy używali tych określeń, takich nawet jak poeta, nie jako etykiet takich uszlachetniających, prawda? Że to ma być jakiś dowód wyjątkowej sublimacji czyjejś wrażliwości. Nie, no to jest, poeta to jest ten, który pisze wiersze. Tyle, tak? Tłumacz jest ten, który tłumaczy. Te role się ze sobą, jak Państwo wiedzą, nakładają. I tak bym chyba odpowiedział Pani, że one się nakładają, albo nawet one ze sobą rozmawiają, albo one się wzajem pobudzają. I teraz, czy przemawiają, na przykład w pisanych przeze mnie wierszach, przemawiają poeci, których tłumaczę, to mnie byłoby rzeczywiście trudno powiedzieć, tak? Bo to musiałbym wyjść z siebie tego, który te wiersze napisał i tak zupełnie neutralnie, na trzeźwo i na chłodno się im przysłuchać. Więc nie wiem, ale wydaje mi się, że tak. Ja nawet może panią zaskoczę, ale wydaje mi się, że nie ma w tym nic drożnego. A jeżeli dobrzy poeci odzywają się w moich wierszach jakoś, no to tylko mogę się cieszyć, tak, że stworzyłem taki obszar dla właśnie mojej wyobraźni językowej, w którym się mieszczą, no przeczytam, że tak, trzy pierwsze nazwiska, Moniza Alvi, Salmon Amitich, Edward Bond, tak, żeby nikogo tutaj nie wskazywać jako tę postać, która szczególnie na mnie mogła wpłynąć, tak. Ale mogły wpłynąć intonacje poetu, który tłumaczyłem dłużej. Coś mi podpowiada, ten krytyk we mnie, podpowiada mi, ono tutaj tak, tutaj słychać, nie wiem, Craiga Reina, tak? Albo tu słychać Joyce'a, za dużo w Joyce'ie siedziałem. Ale równie dobrze mogę powiedzieć, no, że tutaj słychać jakąś frazę poundowską, prawda? To nie musi być autor tłumaczony przeze mnie. Tak? To może być poeta, którego czytam w innych przekładach. Cudzych przekładach. I te przekłady mogą być na tyle intensywne językowo, wyobraźniowo, że one ze mną zostają i potem gdzieś się odzywają w wierszach. Tak? No bo przekład to nie jest tylko taka sytuacja, że Jarniewicz zamienia się na chwilę w Joyce'a, tak? To już tak mówię hasłowo, tak? Że Jarniewicz mówi Joyce'em. Powiem inaczej, że Joyce mówi też Jarniewiczem przez chwilę, prawda? Tak? To jest two-way traffic. W jedną, w drugą stronę idzie, tak? I tak jak każdy przekład, no wiele dostaje od tego tekstu, z którego wychodzi. Tak, ten tekst, z którego przekład wychodzi, też dostaje od tego przekładu, prawda? Przekłady naprawdę wzbogacają teksty, których są tłumaczeniami. Więc no, w mniejszym, większym stopniu, na chwilę, doraźnie, a może na wieki całe, tak? Ale to jest takie sprzężenie, które w pewnym momencie nawet trudno byłoby mi podzielić. Przy czym też zwrócę uwagę, jeszcze jak ten temat mogę trochę pociągnąć, że no nie wiem, chyba w Poznaniu ktoś pisał, prawda, o Barańczaku pracę jako przekład, jako kontynuację czy przedłużenie twórczości własnej? Pani profesor, pamięta? Tak? No właśnie. Przekład jako przedłużenie twórczości własnej. I to jest, sądzę, to jest opisowe, prawda? To za tym nie stoi jakaś sugestia, że ta twórczość własna jest czymś wtórnym, prawda? Drugoplanowym. Broń Boże, nie? To jest opisane, w jaki sposób te języki się przenikają. I no do tego stopnia się przenikają, że, no nie wiem, przywołam Bogdana Zadurę, tak? Być może postać znana bardziej niż inne. Poeta, który zaczynał w latach 60., ale wiele z jego tomików, wiele z jego książek poetyckich, autorskich książek poetyckich, wiele z tych książek zawierało przekłady. Tak? Jako części książek autorskich. Tak? No, ze trzy czy cztery książki od małych muzeów poczynając, w książkach Bogdana Zadury, autorskich
premierowych książkach poetyckich znajdowały się przekłady. Przekłady 5, 6, 10 poetów po jednym, po dwóch wierszach. Tak? Wydaje mi się, że podobnie było u Pawła Marcinkiewicza, tak? w jednym z tomików, które wydał w Znaku. Też jego wiersze, wiersze, które były inspirowane wierszami angielskimi, między innymi jego wiersz, który nawiązywał do elegii Odena na śmierć Yeatsa. Tak? I Marcinkiewicz napisał elegię na śmierć Brodskiego poprzez elegię Odena na śmierć Yeatsa. Tak? Więc tam były te dyskusje z anglosaskimi poetami, a także w drugiej części książki były już przekłady. Przekłady z poetów amerykańskich, którymi zajmował się Paweł Marcinkiewicz. Tak? No a w Anglii to już w ogóle, to jest, nie wiem, czy ja tutaj wyciągnę, mogę się odwrócić na chwilę, pokażę okładki książek, jeśli je znajdę. Okładki książek poetów angielskich, brytyjskich, czy poetek nawet. Teraz się dowiadujemy, co ostatnio czyta Jerzy Jarniewicz. Proszę? Teraz się dowiadujemy, co ostatnio czyta Jerzy Jarniewicz. Na jego podręcznik... Josie Apcott, książka Josie Apcott, tak? Angielska poetka, która jest w tej antologii, którą razem z panią Magdą Heidel zrobiliśmy. To jest tomik Tender Taxis. Tomik wierszy Josie Apcott, Tender Taxis. Otwieramy na stronę tytułowej. Na stronie tytułowej jest tytuł Wersje francuskich wierszy Rilkego. Tak? Czyli to jest tomik autorski Josie Apcott, przedstawiony i sprzedawany jako tomik Josie Apcott w języku angielskim, który jest, no czym? Zbiorem adaptacji, wersji, parafraz, dialogów z francuskojęzycznymi wierszami niemieckojęzycznego poety. Tak? I to nie jest zupełnie, to nie jest wyjątek, tak? No nie będę szukał, ale o to mi chodzi. Tych książek jest naprawdę dużo. Don Patterson, który robi sonety do Orfeusza i też publikuje pod swoim nazwiskiem, uznając, że ten przekład to jest jego twórczość, tak? W której także obecny jest Rilke. Wydaje potem tom wierszy Machado, też w przekładach swoich, sądzę, że z Rybek, bo hiszpańskiego nie znam. Też wydaje jako tom swoich własnych wierszy, kwestionując w ogóle ten podział, prawda, od którego tutaj wyszliśmy, odpowiadając na pani pytanie. Tom Paulin? Ja proszę? To ja się wcinam. Okay. Bo zafiksowałam się na tym koncepcie, o którym nie wiedziałam, że 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego mogłoby w ogóle nie mieć podpisów autorskich. W sensie to byłyby zupełnie wiersze Jerzego Jarniewicza. I mi się wydaje, że po pierwsze to by brzmiało jak jeszcze dalej wyciągnięta konsekwencja też nie. Naturalna konsekwencja proklamowanego przez ciebie przed no mniej więcej 10 laty tego transatorskiego coming outu na okładki książek właśnie, o którym mówisz, pokazując na przykład Joe Shot. Ale myślę sobie, że to by była niesłychanie ciekawa lektura, gdyby to była tylko twoja książka, bez wzmianek z kogo te przekłady, także i dlatego, że przecież jest to antologia starych znajomych, wierszy, które wszystkie znamy. Tak naprawdę może moja lektura jest skrzywiona, ale czytałam ją największą przyjemność, a przyjemność jest ważnym słowem, bo piszesz o niej w posłowiu. Znajdowałam największą przyjemność w odnajdywaniu tych utworów, które zdecydowałeś się wybrać. W sensie dla mnie to naprawdę jest twoja książka poetycka, bo byłam ciekawa, co wybierzesz. Z Larkina, z Poli Meehan na przykład, z innych autorów i zastanawiałam się, dlaczego właśnie akcenty są rozłożone tak, a nie inaczej. I tłumaczysz to w posłowiu, zasadą przyjemności.
Wyboru dokonałem, kierując się prostą zasadą. Przedstawiam wiersze sprawiające mi największą, niedefiniowalną, choć rzeczywistą przyjemność, a jednocześnie takie, które najbardziej przekonują mnie jako przekłady. Dopisujesz też, że to są takie, które mogą funkcjonować jakby niezależnie od kontekstu, są na tyle wszechświatami, to już moje, że się obronią same. Szczerze mówiąc, zanim się uważnie wczytałam, sądziłam, że i porządek jest twój. I też mnie zachwyciła kolejność wierszy w tej antologii. Myślałam, że to będzie tak właśnie. Jeśli zaś chodzi o zasadę przyjemności, to mam jeszcze link do Barańczaka, który przywołany tutaj pisał przecież, że jego prywatną miarą zdecydowania o tym, czy wiersz jest dobrym wierszem, czy domaga się od niego, jak to pisał tłumaczenia, jest kategoria dreszczu. I nie metafizycznego, tylko dreszczu po kręgosłupie. Jeżeli czuję dreszcz, znaczy się, warto tłumaczyć, a jeśli czyta jeszcze własny przekład i dreszcz, to już w ogóle, że dobry przekład, ale aż tak daleko, jeśli dobrze pamiętam, się nie posunął. Ale ty piszesz o kategorii przyjemności. Czy można by cię o słówko w tych, znowuż chyba ze trzy pytania mi się złożyły w jeden duży akapit. Czy zechciałbyś próbować się do tego odnieść? No gdyby tutaj nie było nazwisk autorów, poetek i poetów, to nie byłoby nazwiska na każdej stronie, to przełożył Jerzy Jarniewicz albo Jerzy Jarniewicz. Tutaj nie, mojego nazwiska nie ma. A nawet sama zwróciłaś na to, pani profesor zwróciła na to uwagę, że nie ma tutaj mojego nazwiska jako autora, prawda? Jestem wpisany gdzieś tam, wpleciony w tytuł, który jest tytułem długim, a czcionka, w której się pojawia imię i nazwisko, jest czcionką stosownie pomniejszoną, tak? Ja bym sobie chyba nie wyobrażał aż tak daleko posuniętej akcji przywłaszczenia sobie tych tekstów, tak żeby całkowicie wyeliminować autorów tych tekstów, tych wierszy. Bo to są także osoby. To są także postacie, wielu z nich spotkałem, tak? Z wieloma z nich korespondowałem. Z kilkoma się, mogę powiedzieć, przyjaźnie, znam od dawna. Tak? To jest, przepraszam, to jest też pewien przegląd postaci brytyjskiej sceny literackiej, brytyjskiej, irlandzkiej, amerykańskiej, kanadyjskiej, tak? Nie chciałbym, żeby to było całkowicie zdepersonalizowane, prawda? Bo gdybyśmy to przedstawili tak, jak tutaj usłyszałem, całkowicie bez nazwisk, tak? To mielibyśmy gołe teksty bez tego, kto za tymi tekstami stoi, jakie to są biografie. Często to są biografie bardzo ciekawe. Być może niekonieczne do zrozumienia wiersza, ale na pewno też dające nam takie poczucie głębszego rozumienia tego, czym jest pisanie, czym jest literatura, czym są książki, gdzie my się tam mieścimy, jak się nakładają na przykład nasze relacje personalne z osobami, które tłumaczymy. Ja tutaj, pani profesor pokazywała różne książki, ja pokażę taką książkę, tak? O. Taką książkę, gdzie tutaj jedna z pań pisze o tym, jak wpłynęło spotkanie z poetą na przekład jego wiersza, prawda? I teraz no, wiele pytań się pojawia, chociażby takie, czy to, co powiedział poeta, a powiedział, ta przerzutnia jest przypadkowa. Czy mamy mu wierzyć na słowo, albo czy mamy zrezygnować z tej przerzutni, która jest przerzutnią według naszej oceny, powiedzmy, przerzutnią absolutnie genialną i nadającą no, szczególny urok, tak, powab temu końcowi wiersza i mamy iść za nim jak za panią matką, czy też jako tłumacze, czytelnicy może bardziej nawet, czytelnicy możemy powiedzieć, okej, wysłuchaliśmy, a ten wiersz do nas należy, tak? Ten wiersz staje się częścią naszego doświadczenia, które może się potem przerodzić w przekład. No to
To tyle. A jakie tam było drugie pytanie? Pytanie dotyczyło. Na przykład mogłoby pytanie dotyczyć tego. A, zasada przyjemności. Tak, tak. No to ja nie wiem, jak odpowiedzieć. Ja bym powiedział po prostu, że przyjemność jest niedoszacowana. No. Niedowartościowana w literaturze, na uczelni, w czytaniu, wszędzie, tak? Różnie możemy tę przyjemność opisywać. To może być barańczakowy dreszczyk, to może być, nie wiem, pobudzenie, to może być po prostu coś, czego nie będziemy opisywać, a będziemy wiedzieli, o co chodzi. Tak, wydaje mi się, że jakikolwiek kontakt z literaturą, któremu nie towarzyszy najszerzej rozumiana przyjemność, jest jakimś, chciałem powiedzieć, masochizmem, ale to też przyjemność, prawda? Perwersyjne ale. No, ale absurdem. To dla mnie byłby absurd. I tak jak na przykład uczymy także, uczymy literatury, uczymy historii literatury, czytamy teksty. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby mieć takie poczucie, że jeżeli czytamy ten tekst, to wiemy, czy nam się podoba, czy nie podoba i wychodzimy od tego, tak? I jeżeli sięgniemy po inne wiersze danego autora albo danego kręgu, to w poszukiwaniu właśnie tego, co można nazwać przyjemnością, bo to nie jest coś naskórkowego. No, przyjemność jest czymś, co nas modeluje, co nam nadaje impet, prawda? I cel. Oczywiście mogę się całkowicie mylić. Źle by było, gdyby się mylił. Mam nadzieję, że nie. No to jeszcze przywołam jeszcze w przypadku tej przyjemności Bogdana Zadury. To jest jego wypowiedź, którą pewnie już gdzieś cytowałem, więc proszę o wybaczenie, jeśli rzeczywiście Państwo ją wcześniej słyszeli. Przed kilkoma laty, czy kilkunastu laty już w tej chwili, Bogdan Zadura wydał antologię poezji ukraińskiej. I we wstępie do tej antologii poezji ukraińskiej Bogdan Zadura powiedział, że wiele o tej antologii można powiedzieć. Ale najważniejsze jest to, że jej wieloraką zaletą jest jej niereprezentatywność. Tak. A zaletą tej antologii jest niereprezentatywność, czyli nie jakaś kategoria właśnie wychodząca poza przyjemność, tak? Tylko jakieś poczucie obowiązku wobec kanonu, historii, katedr uniwersyteckich, innych tłumaczy, tysięcy czytelników, którzy tę książkę albo inną wykupili, tak? Nie. Ta książka jest całkowicie niereprezentatywna i to nie jest wada. To jest jej zaleta, bo to znaczy, że przedstawiam wiersze, tak rozumiem gest Bogdana Zadury, za które gotów jestem ręczyć. One po prostu dla mnie coś znaczą. Tak? I przedstawiam je z założeniem takim, że czytelnicy będą mieli podobną frajdę z czytania tych wierszy. Oczywiście to się nigdzie nie nakłada, tak, ale dobrze słyszeć, że ktoś się takimi kategoriami myśli, tak? Bo po co nam reprezentatywność? No być może do jakichś grantów, do, prawda, do przyznań jakichś dofinansowań, może, tak? Do parametryzacji i tak dalej, i tak dalej. Ale chyba nie żyjemy w tym świecie jeszcze całkowicie. Mam ad vocem, ale zgłosiła się pani profesor Magda Heider. Udzielam głosu. Moje ad vocem poczeka. Nie, to ja nie chcę, broń Boże, się wcinać w momencie, w którym to niewłaściwe, bo może twoje pytanie najpierw, Ewa. Nie mogłabym, absolutnie. Znaczy moje też nie jest całkiem bez związku. Ja chciałam zapytać, bo to oczywiście są szalenie ponętne kategorie mówienia o przekładzie i o autorstwie i o poczuciu współuczestnictwa w jakimś akcie twórczym i tak dalej. Natomiast zaczęliśmy rozmowę, z której się przysłuchuję z ciekawością, od takiego odezwania się na temat wydawców, rynku, polityki tytułów, zależności od przeróżnych tam takich szerokich, kulturowych procesów, tak, które się toczą. Czy mogłabym prosić o komentarz naszego gościa dzisiaj w sprawie przekładu
i twórczości własnej, czy przekładu, a twórczości oryginalnej w takich kategoriach ekonomii prestiżu. Czy, bo ja przy pełnym swoim, że tak powiem, zaangażowaniu w przyjemnościową stronę literatury i w przyjemnościowy odbiór w ogóle jakby świata kultury, tak? I w pełnym zrozumieniu dlatego myślę sobie, że żeby dobrze zrozumieć to, co się dzieje między przekładem a oryginałem, między poetą a jego tłumaczem, czy poetką a jej tłumaczką, to warto może i ten aspekt wziąć pod uwagę. Kto komu daje, kto na kim zarabia, czy to w ogóle jest interesujące dla ciebie? Dzięki. Przyjemność została mi podrzucona. Prawda? To pani profesor wprowadziła termin przyjemności, który podchwyciłem. Wydawało mi się, że można też kilka słów na temat tej przyjemności powiedzieć. Natomiast jeżeli pytasz, Magdo, o ekonomię prestiżu, tak, to rozumiem, że chodzi tobie o to, jak widzę życie literackie raczej niż co się u mnie dzieje. Tak? Jak to się u mnie rozkłada. Tak, jak to jest u nas w kraju? Nie wiem, czy to jak to jest u nas w kraju. No jeżeli Josh Apcott tłumaczy Rilkego, tak, to czy ona kupuje sobie prestiż rilkeański, czy rilkeański, mówię to w ogromnym uproszczeniu, tak? Czy rilkeański prestiż, czy ona nadaje prestiżu Rilkemu, prawda? Jakoś tam może w innych przestrzeniach istniejącemu, czy ty robiąc tę antologię, gdyby tak myśleć o tym, tymi kategoriami, jeśli się zgodzisz, tak? Czy ty tych poetów żyrujesz i im pokazujesz, i ich pokazujesz, prawda? I na mocy swojego prestiżu jako uczestnika kultury polskiej prominentnego dajesz im tutaj wejście na to pole literackie, czy raczej jest tak, że dzięki temu, że tłumaczysz Larkina, jesteś kim jesteś? Oczywiście to są, jakby to, prawda, to nie są rzeczy, które mogą w sposób jakby absolutny opisać całą tę sytuację, tylko ciekawi mnie to instrumentarium. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo to z jednej strony i tak jest, prawda, że jeżeli ktoś tłumaczy teraz, nie wiem, Maciek Świerkowski będzie miał za rok, albo już nawet wcześniej, swój przekład Ulyssesa, to z pewnością buduje mu to prestiż, prawda? Andrzej Sosnowski, który z kolei publikuje przekład Ronalda Fairbanka, jednak swój prestiż, prawda, jako nie wiem, najbardziej znaczący poeta swojego pokolenia, przekazuje temu autorowi, który gdzieś tam istniał we fragmentach albo nie istniał wcale. Ba, ja bym powiedział nawet, że Andrzej Sosnowski tłumaczący Elizabeth Bishop, prawda, przekłada ten prestiż. Ja nie chcę powiedzieć, że jego ranga jest większa niż Elizabeth Bishop, prawda, tylko że to, że Elizabeth Bishop przekłada twórca języka polskiego, uznany za jednego z niekwestionowanych mistrzów od kilku już dziesięcioleci, przysługuje się twórczości, przykłada się, czy wzbogaca twórczość tej poetki, która no, istniała we wcześniejszych przykładach. Więc sądzę, że te zależności są w obie strony, tak? Bo jesteśmy chyba, i to nie wiem, czy się zgodzisz jako tłumaczka przede wszystkim, że jesteśmy na szczęście już w takich czasach, gdzie tłumacze są dostrzegalni, znamy ich z imienia i nazwiska, zapraszamy ich na festiwale literackie. Przepraszam, pamiętam takie czasy, gdzie nie było tłumaczy na festiwalach literackich, gdzie się ich nie zapraszało, gdzie się o nich nie mówiło, gdzie najważniejsze pisma drukowały nasze przekłady bez podawania nazwisk, że to było, że to są przekłady, czyjeś przekłady, tak? Mimo tego, że to nie były przekłady osób, nie wiem, nieznanych. To często były znaczące nazwiska, ale ponieważ to byli tłumacze, traktowano nas jako ludzi niewidzialnych, przezroczystych. To się zmieniło. Może nawet, kto wie, czy jakbyśmy teraz usiedli i zapytałbym
jedną, drugą czy trzecią osobę tutaj. Proszę mi wymienić 10 poetów polskich współczesnych i 10 tłumaczy współczesnych polskich. Bardzo możliwe, że łatwiej byłoby nam wymienić 10 tłumaczy. Tak? Innymi słowy, widzialność tłumacza, widzę wątpliwość na twojej twarzy, Magda, tak? Że widzialność tłumaczy jest w tej chwili istotniejsza, tak? jest większa niż kiedyś i że tłumacze stanowią bardzo wyraźny, znaczący i szanowany i doceniany, bo wreszcie mówiący swoim głosem, chwała tutaj Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury, ale także ogólniejszym procesom, które do tego doprowadziły, że oni są, no, są może nawet bardziej rozpoznawalni niż 20, 30 czy 40-letni poeci, piszący jednak dla swoich 100 czytelników, czy 50 czytelników. Bardzo niszowa działalność, tak? Więc ciekawe pytanie, bo dotyczy czasów, kiedy to się na naszych, czy na moich oczach zmienia. Zmienia się to w kierunku, który ja przyjmuję z wielką radością. Tak? Bardzo dziękuję. Znaczy, krótko mówiąc, rozumiem, że widzisz przesuniewanie prestiżu w stronę tłumaczy, a nie tylko niesienie tłumaczy przez jako twórców potencjalnych przez prestiż autorów. Ale może nie ciągnijmy tego za długo. Bardzo dziękuję, bo tu już widzę, że jest następne pytanie. Tak, pani Agnieszka Budnik, pani Agnieszko. Tak, dzień dobry. Ja właściwie chciałabym nawiązać bezpośrednio właśnie i do wypowiedzi pani profesor, i do wypowiedzi pana profesora, bo kiedy mówimy o tej ekonomii prestiżu, no to pierwsze, co się nasuwa mi przynajmniej, to książka Inglisza o nagrodach po prostu też. I kwestia nagród literackich. I chciałabym zapytać, ciągnąc trochę tą stronę rynkową, o nagrody dla tłumaczy, no bo oczywiście jest już dosyć długo z nami ta nagroda, która była początkowo dosyć środowiskowa literatury na świecie, ale też była jakimś znakiem jakości. Potem dochodzi nam kategoria w Gdyni dotycząca przekładu, dochodzi nam Bojrzeleński, jeżeli chodzi o przekład. I tutaj zaczyna się moje pytanie, bo musiałam tak troszeczkę narysować też tło właściwie, no bo dzisiaj w nagrodach literackich dla prozy czy poezji odchodzi się powoli od takiego modelu, że właściwie zwycięzca bierze wszystko. Czyli właściwie liczy się tylko osoba nagrodzona. Dzisiaj na przykład sytuację finansową twórców zaznacza się jako problem, więc też nagrody powoli nagradzają współnominowanych do nagrody. I też to pytanie mi się pojawia gdzieś po drodze a propos tego, co pan profesor powiedział, że wydawcy mieszają z tytułami. Na przykład. I chciałabym zapytać o to, jak z pana perspektywy wyglądają nagrody literackie dla tłumaczy za przekład, zwłaszcza gdy słyszymy o tej ingerencji wydawców, czy nie tworzy się nam jakiś zamknięty krąg tłumaczy tak naprawdę tutaj, no bo wiadomo, że tłumacz o jakimś takim większym prestiżu i większym dorobku pewnie boryka się z mniejszymi ingerencjami wydawcy, ale to też jest pytanie do państwa, bo ja mogę tylko pewne rzeczy przypuszczać, to jest taka jedna sprawa. I to już tak zwijając to pytanie, czy nagrody dla tłumaczy pomagają, czy ograniczają, czy jakoś przekładają się w ogóle na prestiż tłumacza, czy to jest po prostu statuetka postawiona na półce i tyle i rozchodzimy się do domu. Jak to tak naprawdę wygląda? Czy to pomaga, czy przeszkadza? Albo nic nie robi. O. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. No, pytanie o to, czy nagroda pomaga, czy przeszkadza, czy jest prestiżem, skierowałbym do laureatów, czy laureatek tych nagród. Jest z nami tutaj właśnie Magda Heidel, która jest dwukrotną laureatką Nagrody Literatury na świecie i która, przypomnę, i chcę skorzystając z okazji złożyć gratulacje, została w tym roku nominowana do Nagrody Gdynia, Literackiej Gdynia. Więc czy to jest prestiż, czy to jest ciężar, który musi nosić na barkach? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, że to nie jest, że nie, nagroda nie, nominacja czy nagroda nie powinna przeszkadzać. Poruszyła pani bardzo wiele wątków i nie wiem od czego zacząć, bo każda by rozbudziła długą dyskusję. Znam, przysłuchuję się debacie poświęconej nagrodom literackim i
tym zaniepokojeniem, że w nagrodach zwycięzca bierze wszystko. I nie chcę odpowiadać za wszystkie nagrody. Tych nagród jest bardzo wiele i uzmysłówmy sobie, że mówiąc nagrody literackie, mówimy o czymś naprawdę heterogenicznym, naprawdę o czymś bardzo zróżnicowanym. Ja mogę odpowiadać za te nagrody, w których uczestniczę, tak? W których uczestniczę jako członek kapituły, przewodniczący kapituły, czy inicjator. Tak? I tutaj przede wszystkim myślę o Nagrodzie Literackiej Gdynia, w której nie jest tak, że zwycięzca bierze wszystko, bo mamy co najmniej czworo czy czterech zwycięzców. Mamy cztery kategorie. Tym się różni ta nagroda od innych nagród literackich, że przedstawia najpierw 20 książek ubiegłorocznych, prawda? Więc dosyć, wydaje mi się, bardzo szeroką panoramę tego, co oczywiście nieobiektywnie najciekawszego, ale tego, co jury uznało za najciekawsze. 20 książek to już jest duży obszar, prawda? Duża rozpiętość tego, co w zeszłym roku wydawało nam się najciekawsze. I z tych 20 książek, czterech autorów czy czworo autorów dostaje nagrody. Rozumiem, że niektórzy z nominowanych, i to jest dyskusja, która została zapoczątkowana w zeszłym roku czy dwa lata temu na Silesiusie, prawda? Niektórzy z nominowanych mogą czuć się, mogą czuć się przegranymi, tak? Że nominacja i wyjazd potem wyjście z gali nagrody bez nagrody jest jakimś związany z jakimś stresem, tak, że tutaj traumatyczne, bolesne dla wielu. I widziałem takich. I widziałem takich nominowanych. Mogę powiedzieć, że dla mnie nominacja już jest nagrodą, ale chcę powiedzieć również, że rozumiem odczucia osób, które wyjeżdżają nawet powiedzmy z jakimś poczuciem upokorzenia. Mogę z nim porozmawiać, bo znaleźć się powiedzmy w towarzystwie pięciu najlepszych powieści albo pięciu najlepszych przekładów rocznych jest czymś ważnym, prawda? I ważnym nie tylko prestiżowo, bo pani prawdopodobnie też pyta o ten wymiar ekonomiczny, tak? Ale powiedziałbym, że być może, nie w sposób bezpośredni, ale także w sposób, ma też walor ekonomiczny, bo jeżeli ktoś się znajdzie wśród pięciu nominowanych, to ma przynajmniej w Gdyni 2-3 spotkania, prawda, autorskie, na które jest zapraszane i które są opłacane, tak? Bardzo możliwe, że tych spotkań jest więcej w innych ośrodkach. Bardzo możliwe, że sprzedaż książki się zwiększa, tak? Że łatwiej podpisać umowy na kolejne książki. Znalezienie się w takim gronie nominowanych jest jakimś wyróżnieniem, prawda? Jest jakąś pomocą. Tak bym powiedział wprost, być może nie wprost ekonomiczną, ale jednak pomocą. Dlatego kiedy dowiedziałem się, że Silesius zmienił regulamin i z 7 nominacji zszedł do 5 po to, żeby każdemu nominowanemu wręczyć kilka tysięcy złotych, to wydaje mi się, że to jest działanie pozorne. Wydaje mi się, że to jest działanie pozorne, bo ktoś, kto dostanie tych 5 tysięcy złotych, a nie dostanie nagrody, nadal może wyjeżdżać z Wrocławia z poczuciem przegranej, tak? Bo co innego jest pewna taka satysfakcja ekonomiczna, a co innego jest poczucie, że ja naprawdę zostałem za swoją książkę doceniony i że ta książka została wyróżniona. To jedna rzecz. Druga rzecz, no wolałem tę formułę, kiedy nominacji było więcej, tak? Jeżeli zamiast 7 mamy 5, to znaczy, że 2 być może bardzo interesujące książki nie zostały dostrzeżone. A proszę mi wierzyć, książek u nas ukazuje się bardzo dużo. Książek poetyckich ukazuje się też bardzo dużo i one ukazują się w większości, zdecydowanej większości, w minimalnych nakładach. O tym, że ich państwo nie znajdą w Empikach, nawet nie muszę przypominać, prawda? Nie ma w księgarniach książki. Książki poetyckie dostajemy od autorów, od wydawców albo zamawiamy bezpośrednio w oficynach, które je publikują. One są niedostępne. Więc Silesius dla mnie był ważny, bo
wskazywał tych 7 książek. Ja mogłem się z jurorami kłócić, tak? Ale był punkt wyjścia do tej kłótni. 7 tytułów. Teraz mamy 5. Dlatego mówię, że to rozwiązanie przyjęte przez Silesiusa jest rozwiązaniem dla mnie pozornym, tak? Głosy, które mówią o tym, że nagrody należałoby zastąpić stypendiami, też według mnie taki pomysł niewiele by rozwiązał, bo to nadal będzie jakieś gremium, prawda, które będzie przyznawało te stypendia i z kilkuset zgłoszonych aplikantów będzie wybierało jednego czy dwóch stypendystów. Tak? Mamy dokładnie te same mechanizmy, tylko nie nazywa się to nagrodą, a nazywa się stypendium. A obie te kategorie zeszły się w jednej nagrodzie, czyli poznańskiej, prawda? Mamy nagrodę, która jest stypendium. Naprawdę, czy ona się czymś różni w sposobie funkcjonowania? Nie. Dlatego jak mówimy o nagrodach, no prosiłbym o rozróżnianie, tak? O to, żeby dostrzec różnicy między różnymi nagrodami. Co innego jest nagroda za debiut poetycki w Bielezina, prawda? Bardzo wąska, prestiżowa w kręgu, niszowa, oczywiście niewiele o niej osób słyszało, ale w środowisku jest ważna. Co innego są takie wyspecjalizowane nagrody jak wielkiego kalibru. Tak? To jedna rzecz. A druga rzecz, no nagroda chyba też, siłą nagrody jest jej historia. Znaczy to, czym potrafi udokumentować już, prawda? Jakie nazwiska, jakie książki potrafiła wyłuskać w swojej 10, 15, 20-letniej historii, tak? Czy potrafiła, bo dla mnie to jest ważne, żeby nagroda nie przypadała komuś, o którym myśmy słyszeli, czemuś, co było wydarzeniem obtrąbione na lewo i prawo, tak? I wszyscy mi to przeczytali, teraz tylko czy zastanawiamy się, czy X, czy Y, tak? Nagrody to jest bardzo dla mnie ważne. Powinny mieć charakter promocyjny, tak? Powinny pokazywać te zjawiska, które z różnych powodów, bo to małe wydawnictwo, bo to niewielki nakład, bo to trochę trudniejsze niż literatura popularna, bo to autor, który jest socjopatą, powiedzmy. Nagroda ma dla mnie sens, jeżeli odkrywa dla mnie nazwiska i zjawiska literackie, które łatwo przeoczyć. I to samo, no to samo, co tutaj mówię o nagrodach w ogólności, możemy powiedzieć chyba o nagrodach przekładowych. Nie ma ich za wiele. Bardzo się cieszę, że jestem w kapitule nagrody, która jako pierwsza nagroda literacka stworzyła odrębną kategorię dla przekładu literackiego, traktując przekład literacki jako część literatury polskiej. To nie jest tłumacz, który dostaje przy okazji nagrodzenia książki, prawda, nagrodę, czy jakąś gratyfikację finansową, tylko mamy 4 obszary literatury polskiej, tak, którym się przyglądamy. Jest jeszcze dramat, ale inna gdyńska nagroda zajmuje się dramatem, więc... No tak to wygląda. Nie wiem, czy ta odpowiedź jest satysfakcjonująca, ale mówię, że tutaj można byłoby się długo sprzeczać i pewnie kilka książek napisać na ten temat. Tak, ja bardzo dziękuję. Tak weszłam z takim obszernym pytaniem i aż się tak smutno wycofuję, bo rzeczywiście mamy jeszcze wiele rzeczy do obgadania dzisiaj tutaj na naszym spotkaniu. Ale bardzo dziękuję, tak. Proszę bardzo. Próbowałabym przekierować rzecz w stronę nagród dla tłumaczy. Europejska poetka wolności Sinéad Morrissey i jej tłumaczka jej tomu Magda Heidel nie otrzymały jednak równej nagrody od miasta Gdańska. To chyba też wiele mówi o prestiżu autora, autorki i tłumaczki. Magda Heidel się zgłasza, oddaję jej głos. Przepraszam, ja tylko jedno pół zdanka, bo ja nie chciałam bardzo, wcale nie chciałam sprowadzić tej dyskusji na tory takie, że tak powiem, doczesno-finansowo praktyczne, bo to jest bardzo ważna kwestia i wymagająca chyba trochę innego typu namysłu. Znaczy to i nagrody, prawda, i organizacja wydarzeń wokół nich i tak dalej. Poetka dostała więcej, ja dostałam mniej i tak dostałam bardzo dużo pieniędzy, więc proszę się nie martwić o mnie. Ja raczej myślałam, zadając to pytanie o ekonomii prestiżu, o tym, dlaczego by
wybitny twórca miał myśleć o tłumaczeniu raczej niż pisaniu swojego, tak? Albo dlaczego... w tym sensie pytam o tę ekonomię, prawda, o tego procesu. To jest, każdy z nas ma ograniczoną przestrzeń i czas na swoją twórczość, nie? Więc to jest jakaś decyzja, tak? Czy siedzę przez rok nad czyimś poematem, czy siedzę nad własnym. Własnego mogę nie umieć napisać albo twierdzić, że nie umiem napisać, a to mogę umieć zrobić na przykład. Tylko to wydaje mi się, to są istotne decyzje nie na poziomie tam właśnie tych jakichś, prawda, gratyfikacji i takiego uznania liczącego się w jakichś tam, nie wiem, metrach sześciennych oklasków, tylko raczej takiego pytania o pewne decyzje twórcze, nie? Bo chyba się wszyscy zgadzamy, że tłumacze są twórcami. Także przepraszam i już się wyłączam całkiem. A mogę odpowiedzieć, tak? Mi się wydaje, że to jest... Ja bym tak tego nie postawił, tak zdecydowanej opozycji między czy siedzę nad swoim, czy siedzę nad cudzym. To cudze jest moje, tak jak to moje jest cudze. I ja bym raczej powiedział, że zastanawiając się, dlaczego niektórzy wybitni twórcy biorą się, znaczy zaczynają się zajmować cudzymi tekstami, ja równie dobrze mógłbym zapytać, dlaczego poeta pisze opowiadania, wydaje tam opowiadań, albo dlaczego prozaik sięga po poezję, tak? Albo dlaczego ktoś, kto jest dobry w sonetach, pisze ody. Dla twórcy, a tutaj rozumiem, Magda, miałaś na myśli naprawdę wybitnych twórców, znaczy nie wiem, co to znaczy naprawdę wybitny twórca, ale myślący w kategoriach jednak wartości literackich i interesów literatury, jeżeli zaczyna przekładać, to nie jest tak, że on z czegokolwiek rezygnuje. Naprawdę nie znam wśród moich znajomych mi twórców, będących także tłumaczami, żeby przekład wiązał się z jakimś poczuciem uszczuplenia własnego majątku, tak? Czy też rezygnacji z własnych możliwości twórczych. Przeciwnie, tak tutaj wspomniałem, żeby już daleko nie szukać, ale przekłady Andrzeja Sosnowskiego są bardzo potrzebne Andrzejowi Sosnowskiemu, tak? One dopełniają jego twórczość literacką. Bez Ronalda Fairbanka, którego nie było w polszczyźnie, inaczej byśmy czytali Andrzeja Sosnowskiego. Bez Johna Cage'a, bez przekładów Cage'a, inaczej byśmy czytali Andrzeja Sosnowskiego, prawda? Gdyby nie tłumaczenia Ashberego, no to z kolei wytarte już całkowicie, wytarte porównanie, inaczej czytalibyśmy poezję Andrzeja Sosnowskiego, tak? Tłumaczenie jest z tego punktu widzenia, który jest charakterystyczny dla mnie i który ja podzielam i wydaje mi się, że widzę u tych osób, które się zajmują jednym i drugim, tłumaczenie jest taką samą pracą twórczą i przynosi taką samą satysfakcję albo taki sam sens, takie same poczucie porażki jak książka, którą opatrujemy tylko swoim imieniem i nazwiskiem. Zwłaszcza, że jeszcze dodam, proszę zwrócić uwagę, że ci twórcy, o których wspomniałaś, Magdo, to są twórcy, którzy tłumaczą chyba wyłącznie tych autorów, z którymi im blisko po drodze, prawda? No. Chyba bo tak. Mówimy o twórcach, którzy tłumaczą i padło pytanie, dlaczego poświęcają swój czas, zamiast pisać swoje wiersze, tłumaczą tych autorów. Bo to są autorzy, z którymi chcą rozmawiać, którzy są im potrzebni, tak? Których sprawdzają polszczyzną, jak mówi Piotr Zomer. Tak? Przekierowuję więc pytanie w stronę Filipa Larkina, który chyba ewidentnie był naszemu gościowi potrzebny jako bohater jego doktoratu The Uses of the Commonplace in Contemporary British Poetry, jako autor wierszy, które stały się translatorskim debiutem Jerzego Jarniewicza w 1988 roku. Wiersz Days,
który Państwo czytali, z którym obcowali Państwo blisko, ponieważ go Państwo na prośbę pana profesora i moją tłumaczyli. Ten wiersz ukazał się w 1988 roku w piśmie literacko-artystycznym. Dotarłam do mojej kserówki z tegoż pisma i widzę, że w stosunku do wersji ze 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego zmiany były naprawdę, naprawdę nieznaczne. Zaledwie początek. Larkin Revisited w twórczości Jerzego Jarniewicza to eseje pomieszczone w książce W brzuchu wieloryba z 2001 roku o poezji brytyjskiej i irlandzkiej. To osobna książka, Larkin, Odsłuchiwanie wierszy. To wreszcie wstęp do zebranych Jacka Denela, do przełożonych przez Jacka Denela zebranych wierszy Filipa Larkina z 2008 roku. W 100 wierszach znalazło się 40 poetek i poetów tłumaczonych przez Jerzego Jarniewicza. Część miała 3 wiersze, część była reprezentowana tylko 2 utworami. Jerzy Jarniewicz wybrał z Larkina 3, a więc można sądzić, że był to poeta pod tym względem ważniejszy, że jest to być może ciekawy powrót. Days, taki jest wiersz i wysokie okna. Tak zaprezentował się ten Larkin w stu wierszach wypisanych, a nie na przykład woda z nadzieją na jakąś jasność i na mniejszy, bardziej ograniczony sceptycyzm. Bo nawet w Days ten punkt dojścia jest chyba jednak mocno mroczny. To znowuż nie jest wyraziste pytanie. Larkin w twojej naukowej i tłumaczeniowej twórczości. Dlaczego taki? Po co Larkin? No, dziękuję za to pytanie. Odpowiedź będzie prosta. Po to, żeby po wielu, wielu latach można było się z Państwem spotkać online i przeczytać, posłuchać Państwa wersji przekładu Days. Tak? Innymi słowy, Pani profesor, jakby mi Pani naprawdę pozwoliła mówić o Larkinie, to byśmy rozmawiali, więc proszę tego nie robić. Zwłaszcza, że ja miałem okazję, miałem czas, niewielki, przyznam, przejrzeć się Państwa przekładom, bo dostałem je późno w nocy, a ich przyszło 20. I chcę powiedzieć, że one są, są dobre, są bardzo dobre, są mniej bardzo dobre, ale są ciekawe, są bardzo zróżnicowane. Tak? Wydawało mi się, że dostanę nie wiem, 20 bardzo podobnych przekładów, bardzo podobnych wierszy, a widzę tutaj w kilku, a może nawet kilkunastu przypadkach, że taką próbę, której w ogóle nie zakładałem, że ona się pojawi, no bardzo twórczego przekładu, tak? Właśnie nieoczywistego podążania za słowem poety. Czasem to prowadzi do na manowce, czasem prowadzi do rozwiązań intrygujących, a czasem do fascynujących. Dlatego bardzo bym był rad, gdybyście mi Państwo mogli opowiedzieć o swoich zmaganiach z tym tekstem, tak? Bo no, w różnych miejscach i to czasem nie zawsze w tych samych pojawiają się właśnie te próby wyjścia poza gorset, jakim jest wierne tłumaczenie, tak? Więc nie wiem, no, jeżeli ktoś z Państwa chciał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, czy w ogóle ten wiersz Państwa w jakikolwiek sposób dotyka. Ale ważniejsze pytanie jest takie, jako tłumacze, którzy przesłali mi tutaj tych 20 przekładów, 20 parę przekładów, w których miejscach można było się rozłożyć? No, przy których krótki wiersz wydaje się prawie że przezroczysty, tak? Gdzie było najciężej, gdzie najbardziej zęby bolały?
pokażę, udostępnię Państwu przypomnieniowo ten wiersz. Dzisiaj w plikach na naszym zespole Teamsowym w sztuka przekładu z profesorem Jerzym Jarniewiczem, ale może to jest ten moment, żeby go Państwu pokazać na ekranie. Mają Państwo wyjątkową okazję zapytać naszego gościa o to, co sądzi o Państwa rozwiązaniach, a jednocześnie jakiś kwadrans, żeby to zrobić. Na Państwa miejscu w ogóle bym się nie wahała. Pani profesor, ja zadałem pytanie. Moje tak? pytanie dotyczyło tego, które fragmenty tego krótkiego wiersza były dla Państwa największym, najtrudniejszym wyzwaniem, tak? Zostawmy już ogólne wrażenia, czy wiersz działa, czy nie to działa. To może ja zacznę, bo ja przetłumaczyłam, chociaż nie przesyłałam, bo przetłumaczyłam dzisiaj, ale no właśnie, bo niby było bardzo prosto, bo właściwie nie było słów, nie wiem, nieznanych albo jakichś bardzo skomplikowanych metafor, ale były przede wszystkim dwa trudne dla mnie miejsca, oczywiście time i time over, czyli ten wers, w którym się pojawia czas, który jest ważny, bo czas mierzy, bo dni są, jakby dni mierzą czas, czas jest mierzony w dniach. I jakoś bardzo chciałam ten czas tam zostawić. Już nie powiem, co zrobiłam, ale może lepiej nie, ale jakby chciałam, żeby ten czas padł. I trudnym momentem było też kolejny wers. Happy in, dlatego że bardzo nie chciałam, żeby tam padł rodzaj męski, czyli żeby być szczęśliwym, bo jakoś tak jak czytałam inne przekłady Days, to miałam wrażenie, że w tym zamknięciu wersu to szczęśliwym brzmi tak bardzo mocno męsko i chciałam jakoś to ominąć i też się z tym nawiedziłam, więc wcale nie jestem zadowolona jakby z tego, co wyszło, ale to były takie dwa miejsca, nad którymi ja się dłużej zatrzymałam i bez może jakichś wielkich wielkiej radości z efektów. Natomiast końcówka była troszkę przewrotna, o długich płaszczach i bieganiu. Ja zrobiłam zamiast biegania, które na początku miałam, zrobiłam gonienie po polach czy przez pola, więc jak stwierdziłam, że trochę podkręcę tego Larkina na końcu, pewnie w związku z tym, że poczytałam sobie, co pan profesor napisał o tej końcówce i jakoś mnie to zainspirowało do czegoś innego niż tylko bieganie, które jest może jakieś bardziej, no nie wiem, jakieś bardziej proste. Więc to taka garść moich komentarzy i moich odczuć naprawdę na gorąco, bo sobie dzisiaj ten wiersz podtłumaczałam, ale może państwo pozostałych studentów, nie studentów, którzy się zmierzyli, zachęcić to jakoś do tego, żeby wyjść i się odbić od moich problemów. Bardzo dziękuję i za chwilę poproszę o inne głosy. Time and time over, tutaj pani wskazała na ten czwarty wers, prawda? I tutaj, no, jeśli zrozumiałem, problem polega na zachowaniu dosłowności znaczenia i frazeologizmu, bo to jest frazeologizm, a jednocześnie złożony z takich elementów, które jakby same z siebie znaczą, prawda? Ten time, a także dla mnie time over, prawda? Time over. Koniec czasu. Tak, to, ale a time and time over to nie jest to samo co time over, ani w ogóle time. I tutaj, nie wiem, chcielibyście Państwo posłuchać, bo ja sobie powypisywałem, jak na przykład ten wers różnie był, nie wiem, czy ja to znajdę wszystko, jak był różnie rozwiązywany, jak Państwo to się z nim uporali. Ciągle i ciągle na nowo. Albo ktoś, to tu, to tam. To tu, to tam. W ogóle nie ma czasu, jest przestrzeń. Dzień w dzień. Mm-hmm. Dzień w dzień, ale to jest ciekawe, bo tu mówimy o dniu i dzień jest właśnie podmiotem i ten dzień przychodzi dzień w dzień. Albo. Nieco bardziej rozbudowana fraza i filozoficzna. Póki nie skończy się czas. Budzą nas o czasie na czas. Ktoś tutaj próbował zrymować. O czasie na czas. Bardzo twórcza fraza, prawda? No ktoś, jakby tutaj dociskając troszkę sens, budzą nas raz po kres. Raz po kres. Tak jest, dzień dla nas to czas, wciąż czas.
Kończy się czas, czas. Budzą nas w kółko, w kółko. Jeszcze jakieś inne... To kółko jest ciekawe, bo koło jest jakby figurą bez końca, prawda? To jest nieskończoność i po kole się można poruszać bez time over, prawda? Nie ma tam time over w tym kółku, więc to jest taki, w inną stronę to by zupełnie, zupełnie szło. Tak, time over jest po prostu domknięciem, prawda? Domyka już, budzą tak. Nas, a potem jest kres, który zresztą jest przedstawiony w ostatniej zwrotce. Okej, okay, przeczytałem tutaj, nie wiem, 7-8 różnych propozycji, bardzo różnych, bez komentarzy, po to, żeby Państwo mieli wyobrażenie, jak duży jest rozrzut tych rozwiązań literackich. Przepraszam, ktoś podnosił łapkę, jak to się mówi fachowo, albo w ogóle chce się włączyć bez podnoszenia łapki. Pani profesor, przejmie pani dyrygenturę? Pani Kurycka się zgłaszała. Nie wiem, pani Olu, czy coś właśnie chciała pani powiedzieć, bo już łapki nie widzimy. Tak. To ja mogę powiedzieć, że nie przesłałam swojego wiersza. Natomiast myślałam na temat właśnie tych dwóch momentów. I jeżeli chodzi o ten czas time and time over, to ja to na przykład rozwiązałam tak, że zrobiłam w bezkres i ten bezkres podzieliłam myślnikiem, tak żeby nawiązało do tego kresu, ale jeszcze ten czas się odnawiał jakby. Natomiast sprawdziłam jeszcze run over something. To też jest tłumaczyć coś, powtarzać coś cały czas, więc zastanawiam się, czy tutaj też w kontekście tego księdza i doktora nie chodziło o to tłumaczenie komuś różnych dziedzin, tak? No bo fields to też mogą być jakieś pola różnych dziedzin, więc szukałam tutaj takiego odpowiednika, żeby to nie było takie bezpośrednie biegnąc przez pola, tylko jakoś przemierzając te różne obszary, nie tylko fizycznie, ale też jakoś w związku z tłumaczeniem. Nie wiem, czy to była dobra intuicja, ale tak się nad tym zastanawiałam właśnie. No, przyznam, że byłoby bardzo trudno. Nigdy nie pomyślałem, że fields może oznaczyć różne obszary. I oczywiście the priest and the doctor, prawda? I tutaj kapłan i lekarz reprezentują te dwa różne obszary, czy też dwa różne podejścia do problemu, jakim jest, nie wiem, koniec życia, tak? Czy życie, zagadka życia i koniec życia. I żeby połączyć tą pani interpretację z tym znaczeniem dosłownym fields jako pola, no trzeba byłoby się nieźle nagimnastykować i nie jestem pewien, czy by nam to wyszło. A wiecie Państwo, dla mnie to takim największym problemem była druga linijka. Tak, też mi się tak wydawało, że ta czasowość, która staje się pojemnikiem, metaforą pojemnika, jeżeli myśleć w kategoriach kognitywistycznych, to chyba jest największa zagwozdka, największe wyzwanie. Tym bardziej, że zaraz potem te dni przychodzą, prawda? Bo to było dla mnie, ten przeskok był ciekawy, bo z jednej strony one są tymi miejscami, w których żyjemy, mieszkamy, jesteśmy, no właśnie, żyjemy czy mieszkamy, to jest też pytanie, w którą stronę pójść, ale one potem przychodzą, czyli jakby nagle te pojemniki, jak słusznie, one się zaczynają przemieszczać, tak? I nie wiem, one przychodzą i tak nas obejmują i odchodzą, bo z jednej strony to miejsce, gdzie się mieszka, jest raczej statyczne, przynajmniej w naszej wyobraźni ludzi osiadłych, prawda? To jest to miejsce, to jest tu i teraz i jakoś mieszkamy w domach i one są zbudowane i stoją. Natomiast te dni przychodzą, są takie domy, które przychodzą i odchodzą. I to jest tu taki też metaforyczny problem. To oczywiście, nie wiem, czy chyba jest problem przykładowy, ale bardziej problem interpretacyjny, jakiejś takiej wizualizacji tego tekstu i tego, co za nim stoi. Przynajmniej dla mnie to też była taka kwestia. Pani Weronika się zgłasza. Tak, chciałam o innym miejscu w tym wierszu i nie wiem, czy to jest w ogóle dobra jakaś taka intuicja językowa, więc możliwe, że te moje jakieś wątpliwości zostaną natychmiastowo rozwiane. Natomiast ale pani przesłała, pani nie przesłała swojego przekładu. Tak, znaczy ja go przesłałam na początku naszego spotkania dzisiaj, bo ja nie mam, bo od razu chciałem zobaczyć, co pani zrobiła z tym wierszem.
Także mam prawo go nie mieć. Okej. Okay. Mhm. Tak, tak, tak. Tak, bo mi się pomyliło i myślałam, że mamy tylko mieć ze sobą, a nie przesłać. I dopiero jak pani profesor powiedziała, że spłynęły, to jakoś tak się obudziłam, że o, mieliśmy chyba jednak przesłać i przesłałam wtedy. Tak. A chodzi mi o, jeśli chodzi o moje jakieś wątpliwości i rozterki, to myślę o tym fragmencie właściwie poniekąd o całej drugiej strofie. Czyli solving that question brings the priest and the doctor in their long coats running over the fields. I ja się zastanawiałam, to solving that question, czy to jest jakby, czy ten ksiądz i lekarz, to oni jakby są w trakcie poszukiwania jakby odpowiedzi właśnie na to pytanie, czy oni, czy to solving to jest właśnie taki proces właśnie rozwiązywania tej zagadki, szukania odpowiedzi, czy jakby... Czy oni już to rozwiązali, czy jeszcze tego nie rozwiązali? To jest chyba, się sprowadza, jakby moje zastanawianie się sprowadza się chyba do tego, że mnie się wydawało, że to jest raczej, że raczej oni są w trakcie procesu, w trakcie próbowania właśnie znalezienia odpowiedzi, ale właśnie tak się zastanawiałam, bo to w jaki sposób to jest sformułowane, to mam wrażenie, że jest tutaj może jakaś właśnie taka niejednoznaczność. Czy to solving jest w jakiś sposób się dokonuje, czy ono się jednak nie dokona? I tak się tutaj zastanawiałam. I kto właśnie rozwiązuje albo nie rozwiązuje tej kwestii, prawda? Kto? O kim mowa? Ale to jest tak, zasadnicze też pytanie dotyczące interpretacji tego wiersza, bo ten wiersz, jak się tak przyjrzeć pierwszej części, to jest wierszem niebezpiecznie oczywistym i niebezpiecznie banalnym, bo stawiającym pytanie, jaki jest sens życia, prawda? Po co żyjemy? No, mnie się wydaje, że jak ktoś już ma 18 lat i więcej, to już takich pytań nie stawia, bo nie ma na nie odpowiedzi. Oczywiście takie pytanie nam towarzyszy, ale odpowiedzi na to pytanie nikt z nas nie udzieli. Tak sądzę, a na pewno Larkin nie udzieli, dlatego go lubię. To jest częściowa odpowiedź pani profesor, że on stawia pytania, których już byśmy nie powtórzyli, bo wiemy, że nie ma na nie odpowiedzi i on tych odpowiedzi nie udziela. Jaki jest sens życia? What a day is for? To znaczy, jak, po co żyjemy? Tak? I oczywiście ostatnie dwa wersy pierwszej części tego, pierwszej zwrotki tego wiersza znaczą, że jeżeli w ogóle istnieje możliwość szczęścia, to ta możliwość szczęścia może się spełnić tylko w czasie, czyli w dniach, prawda? Potem forget it, nie ma. Koniec czasu, koniec dni, nie ma możliwości bycia szczęśliwym. I na pytanie o sens tego życia Larkin nie udziela odpowiedzi, ale buduje obraz. Tak? A obraz w odróżnieniu od języka dyskursywnego jest wieloznaczny. I obraz ten, nie wiem jak Państwo go czytają, ale jest dla mnie obrazem półdramatycznym i półgroteskowym. Ja sobie wyobrażam tych gości, z jednej strony właśnie lekarza, z drugiej strony kapłana, biegnących przez pola. Dlaczego biegną? No żeby zdążyć, prawdopodobnie ktoś umiera, prawda? No sens życia, gdzie oni biegną, gdzie się może kapłan z lekarzem spotkać? W tym momencie, kiedy mamy time over, prawda, kiedy dni się kończą. Więc biegną do umierającego, biegną poprzez pola, oferując jakby swoje rozwiązania, ale mamy tutaj co najmniej dwa, prawda, konkurencyjne, bo to albo nauka, albo wiara. Ale biegną i tutaj Larkin wrzuca krótki, drobny szczegół w długich kitlach, płaszczach, prawda? Czyli no, kitel lekarski i sutanna kapłańska. I sobie wyobrażam, jak oni w tych długich sukienkach albo płaszczach biegną przez pola. Przecież to musi wyglądać wyjątkowo groteskowo, prawda? Bo takie długie płaszcze muszą im przeszkadzać w biegu. Więc ten element takiej... Ja to kiedyś nazwałem Czaplinowskiej, tak? Groteski, w tym obrazie widzę. Dlatego też na pytanie pani Weroniki bym odpowiedział tak jak pani, tak? Że solving to jest proces, tak? Nie ma odpowiedzi poważnej, sensownej, która nie byłaby odpowiedzią absurdalną na pytanie, jaki jest sens życia. Natomiast są
próby rozwiązania, próbując rozwiązać ten problem, prawda? Próbując rozwiązać, odpowiedzieć na to pytanie. Te panowie reprezentujący te dwie profesje biegną w groteskowy sposób poprzez pola, żeby zdążyć. Wiadomo, nie zdążą, tak? I to jest problem językowy też. W tym przekładzie, który się ukazał chyba, tak? Ja już z tego przekładu nie jestem rad, bo mam tam odpowiedź na to pytanie, tak? Już nie pamiętam, jak to... Mhm. Teraz bym szukał właśnie jakiegoś procesualnego słowa, i mamy kłopot językowy, prawda? Bo tutaj państwo, wielu z was, jeśli tak mogę, czuło, że w tym szkopu i że trzeba podkreślić, że to jest odpowiadanie, szukanie i tak dalej. Ale wpadamy czasem w takie pułapki, jak na przykład odpowiadanie na to pytanie. Odpowiadanie na to pytanie. Mamy dwa gerundia, prawda? Zbite ze sobą w sposób bardzo niefortunny. Różnie to państwo robią. Nie wiem, czy mamy jeszcze, już chyba nie mamy czas. No to proszę sobie przejrzeć państwa przykłady, bo jest dużo ciekawych prób przynajmniej rozwiązań. Zgłasza się pan Sergiusz jeszcze, już od chwili. Tak, nie wiem, czy jeszcze zdąży. Ja właściwie już się zacząłem zgłaszać, kiedy jeszcze pani poprzednia tutaj koleżanka się wypowiadała. Też właśnie miałem takie odczucie, jak tutaj pan profesor opisał, czytając ten wiersz za pierwszym razem, że to są takie jakieś komunały i nawet nie miałem za bardzo ochoty tego tłumaczyć, ale później zauważyłem właśnie tę drugą strofę, że to jest taki twist, że tak powiem. I ja nie wiem, jaka jest taka kanoniczna interpretacja tego wiersza, może nie istnieje. Natomiast ja to interpretuję nawet chyba nieco bardziej dramatycznie niż pan profesor, w tym sensie, że ja widzę tutaj taką agency tego, kto robi ten solving. Innymi słowy, ktoś chciał sobie na to pytanie odpowiedzieć w sposób taki, że jakby chciał wyjść aktywnie poza ten czas. Innymi słowy, to jest próba samobójcza. I w tym momencie wiesz, bardzo sądziłam. Oczywiście trudno jest to oddać w tłumaczeniu, zwłaszcza, że tutaj jest bardzo krótka fraza i ja starałem się zachować u siebie, dlatego że polski ma jakby tą skłonność, żeby rozwlekać troszkę. I trudno jest to oddać, ale być może nie trzeba tego oddawać, bo to nie jest na pewno nawet po angielsku jednoznaczne. To jest moja interpretacja i rozumiem, że nie tylko moja, ale pewnie po polsku też nie można by tego, tak jak tu pan profesor powiedział, forsować. Natomiast być może można by to zrobić lepiej niż ja, w sensie, żeby to zasugerować. Bo mi się wydaje, że właśnie użycie tego solving wskazuje, że to nie ten lekarz i nie ten ksiądz tego rozwiązania szukają czy dokonują, tylko oni raczej reagują na próbę tego rozwiązania. Mhm. Dziękuję. Bardzo ciekawa to interpretacja. Oczywiście wiersz taką interpretację dopuszcza, prawda? Być może na tym polega uroda tego wiersza, że nie domyka, nie dociska niczego, tak? Rozwiązaniem tego problemu zajmują się bądź lekarze, bądź kapłani, albo też ktoś rozwiązał ten problem, zadając sobie śmierć, tak? I dlatego tutaj widzimy tych dwóch panów, którzy do śmierci mają jakieś szczególne prawa, albo uważają, że mają prawa, biegną, kto pierwszy przejmie, prawda, tę nie wiem, ofiarę targnięcia się na własne życie. Mhm. Tak. Bardzo, bardzo dziękuję za tę interpretację. Mhm. Tym bardziej, że to poniekąd trochę wynika z końca tej pierwszej strofy, bo jakby dni są po to, żeby być w nich szczęśliwym, szczęśliwą, a jeśli się nie jest, to jeśli nie można nigdzie indziej zamieszkać, to może time over, tak? Jakby czas na time over. I ja tak samo jak pan Sergiusz właśnie czytam to, także wtedy bierzemy sprawy we własne ręce i ja zrobiłam z tego rozwiązywanie tej kwestii, czyli jakby chcemy rozwiązać te kwestie naszego życia, skoro ona jest, nie jesteśmy szczęśliwi i nic więcej nie ma poza,
no to czas kończyć, prawda? Bo nic już nie ma sensu. Jakby jest sens życia, no go nie, jeśli go nie ma, to przejmujemy sprawę i wtedy mniej właśnie groteskowo, a tak bardzo poważnie jakby ten lekarz i kapłan, jakby ta groteska też tam jest, ale takie dwie czarne postacie, bo jakby widziałam może nie biały kitel, ale takie czarne płaszcze, które suną gdzieś przez te pola do jakiegoś samotnego domu i trochę się zrobiło gotycko, wręcz w jakimś moim odczytaniu. I też gdzieś właśnie to widziałam, tą suicydalność, ta samobójczość, że rozwiązanie kwestii to jest to, co się tutaj zadziało po prostu, a ten obraz to jest już jakby po fakcie, tak? Oni biegną, ale już się spóźnili, już jest za późno, jakaś rodzina przyzywała tych dwóch panów w długich płaszczach. Bardzo to fajnie, że to wyszło. Bardzo, bardzo dziękuję. Przyznaję, że też myślałam o takim właśnie rozwiązaniu i bardziej wydaje mi po mojemu bardziej po larkinowsku, w takim larkinie, jakim bym sobie wyobrażała, że go czytam, to rzeczywiście nie byłaby odpowiedź, w sensie to jest odpowiedź, nie jesteś szczęśliwy w dniach, to odpowiedź, bądź szczęśliwy gdzie indziej. I to by było bardzo jednoznaczne, a szukanie odpowiedzi, a więc nie byłaby to odpowiedź ostateczna, prowadziłoby do takich właśnie poszukiwań pomocy u kapłanów i lekarzy. Wydaje mi się, że widzą Państwu, bo mam nadzieję, że udało mi się Państwu pokazać przekład naszego dzisiejszego gościa. Na tej kartce jest też przekład Jacka Denela i Stanisława Barańczaka. Wrzucę to Państwu do plików, żeby mogli sobie to Państwo obejrzeć uważnie. Będzie to tutaj na Teamsie na sztuce przekładu. Przestaję już to udostępniać, żeby Państwa zobaczyć i żeby też Państwo mogli zobaczyć się, a zwłaszcza naszego gościa pełniej, bo obawiam się, że no właśnie, jesteśmy już po czasie, nawet nie zbliżamy się w kierunku końca, ale jesteśmy wręcz po. Mogę więc dopuścić jedynie możliwość jedynego ostatecznego i konkretnego pytania, chyba jednak nie o całego Larkina, a rzeczywiście w ujęciu profesora Jarniewicza, tylko w ogóle. Czy ktoś z Państwa hołubi takie pytanie od początku zajęć, ale nie został dopuszczony do głosu? Teraz to jest naprawdę ostatni moment, żeby spróbować je zadać. A jednak, Pani Aleksandro, bardzo proszę. Tak, tylko ja obawiam się. Tak, ja chciałam zapytać, nie w związku z Filipem Larkinem, ale właśnie zajmuję się krytyką przykładowo, tutaj z Panią Profesor, przykładem Pana Profesora Shantung, Denis Reilly. I chciałam zapytać o jedną kwestię, która mnie w sumie zastanawia, ale być może już po części domyślam się odpowiedzi. To znaczy, chciałabym zapytać Pana, jak podchodzi Pan do kwestii tłumaczenia odnoszącego się do płci. To znaczy, ciekawe jest to, jak Denis lawiruje tutaj tą swoją obecnością jakby w wierszu i ona mówi o tym, że nie jest ważne to, że ona jest, kim ona jest, tak, dla czytelnika. I chciałam zapytać, skąd pochodzą Pana rozwiązania związane z tym, że czasami jest właśnie rodzaj żeński w końcówce, czasami rodzaj męski. Czy to jest właśnie powodowane tym, że dla Denis Reilly to nie jest ważne, kim ona jest, czy to raczej, czy to jakiś zamysł? Nie wiem, czy precyzyjne pytanie, ale bardzo mnie to zastanowiło. Ja bym powiedział trochę inaczej, że nie to, że dla niej nie jest ważne, kim ona jest, dla niej jest ważne, żeby się nie dookreślać, prawda? Żeby ten podmiot był podmiotem płynnym. Także jeśli chodzi o gender. I tutaj mamy kłopot, bo no to, o ile angielszczyzna jest prawie że pozbawiona gender, prawda, naznaczenia płcią, to polszczyzna nie. A różne sposoby obejścia naznaczenia płcią rodzajem języka polskiego, no, bywają
przeciężkie, trudne, tak? I nie wiem, jak mam od pani odpowiedzi na to. Sięgałem po najrozmaitsze rozwiązania. Pierwszy w ogóle wiersz, gdzie pojawia się postać prawdopodobnie natywnej Amerykanki, prawda, która jest określona jako the savage. I teraz no dziki, ja wiem później, albo wiemy później z późniejszych wersów tego wiersza, że to jest kobieta, ale zaczyna się od niezdefiniowania, prawda, tej postaci, the savage. I co tutaj zrobić, skoro język polski nam daje tylko dwie opcje. Jak to rozwiązałem, to pani pewnie widziała, tak, z dzikich jest. Czy też w drugim wierszu jest she husband. No she husband, no co z tym zrobić? Wydawało mi się, że nie będę tutaj wchodził w jakieś neologizmy, bo można byłoby zaproponować, nie wiem, mężyca, prawda? Jakiś neologizm, ale pomyślałem sobie, że może lepiej byłoby pokazać, jak niejednoznaczne jest to określenie w gramatyce, w składni, tak? I dałem zamiast she husband, dałem jej mąż pomyśli sobie, tak, ja to sprawiłam, tak? Głos tej osoby, która jest jej mężem, jest głosem wyrażającym się w rodzaju żeńskim, tak? Czyli jakby przerzuciłem z tego zaimka rodzaj na czasownik, tak? Tak, i to mi się wydaje bardzo dobrym rozwiązaniem z tego powodu, że oddaje bardzo moim zdaniem taki charakter Riley, czyli ona jakby nie, ona tak jakby nie dąży do tego postawienia na tą kobiecość taką, tylko bardzo delikatnie to wprowadza, to mi się bardzo spodobało, tak. Tak, i raczej na płynność, prawda, przemieszanie się kategorii niż jakby ich przemodelowanie. Wow, już się zaczynam zakapućkiwać. Tak, the she husband will think, yes, it was me who caused that, prawda? Mamy she, tam jest rodzaj zaznaczony, ale potem w już samej wypowiedzi she husband, it was me who caused it, nie ma po angielsku, prawda, rodzaju. Więc jeżeli nie ma, a w polszczyźnie jest, przerzuciłem to na czasownik. Adam Wideman, który to czytał, no nie był przekonany, ale oddaję to państwu pod ocenę. Czy rzeczywiście lepiej byłoby napisać jej mężyca, pomyśli sobie tak, czy może załatwia to składnie. Ale to jest ciekawe wyzwanie. Tak, dziękuję. Mężynę z Biblii, Jakuba Wójka, mężyna, ale no pewnie nie wszyscy użytkownicy języka polskiego będą mieli Wójka na świeżo i będzie to dla nich zapewne równy neologizm jak mężyca. Przymrużeniem oka. Z przymrużeniem oka, oczywiście, właśnie. O emotykonie nie wspomniałam. Dziękuję za odpowiedź. I ja bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że pan profesor znalazł dla nas dzisiaj czas, że udało się zagadnąć na tyle zagadnąć o tyle różnych tematów. Nie wyczerpałam wszystkich, o które chciałam zapytać, więc bardzo, bardzo liczę, że profesor Jerzy Jarniewicz przyjmie nasze kolejne zaproszenia i że uda się nam spotkać może w rzeczywistości. Takie spotkania jednak przebiegają chyba sprawniej niż za pośrednictwem Teamsa. Wymagają jednak podróży albo przynajmniej wizyty przy jakiejś innej okazji w Poznaniu. Bardzo liczymy, że okazja będzie jeszcze nie jedna i że będzie można szerzej, spokojniej, bardziej bezpośrednio porozmawiać. Ale i to, co się nam dziś udało, wydaje mi się, jest świetne. Cieszę się ogromnie, że mogłam pana profesora zobaczyć, że mieli państwo szansę się z nim spotkać. Bardzo, bardzo dziękuję panie profesorze. To ja dziękuję. Było to naprawdę dla mnie wzbogacające spotkanie. Mam nadzieję, że nasze drogi gdzieś tam się pokrzyżują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Tradycyjnie żegnamy się oklaskami.
Dziękuję. Do widzenia.